Swoją przygodę z judo rozpoczynał już w przedszkolu. Dziś, choć ma niespełna 8 lat, poświęca tej pasji każdą wolną chwilę, odnosząc sukcesy na ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach. To jest nasz multimedalista. Na turnieju w Żarowie zdobył złoty medal jako jeden z nielicznych. W zasadzie z każdej imprezy przychodzi jakiś medal. Świetlana przyszłość się przed nim rysuje? Być może, żeby tylko zapału i chęci starczyło, tak kto wie. Na co dzień Krystian Rossa z Żarowa trenuje pod czujnym okiem trenera. I choć treningi zwykle są wyczerpujące, młody judoka wie, że sam talent nie wystarczy, żeby osiągnąć sukces. Do tego potrzebna jest przede wszystkim ciężka praca i odrobina szczęścia. Dlatego nie brakuje mu sił ani samozaparcia. Na początku trochę się bałem, miałem trochę wątpliwości, ale potem jak już zacząłem trenować, było trochę lepiej. Młody żarowianin judo trenuje już 2 lata. Na początku bywało różnie, były nawet chwile zwątpienia. Krystian jednak szybko przekonał się, że to właśnie judo jest jego ulubioną dyscypliną sportową. Ponad 20 medali, wiem, że tylko, że 9 złotych i chyba 3 brązowe. Codzienny grafik sportowca jest równie mocno napięty. Oprócz szkoły i treningu są jeszcze dodatkowe zajęcia, piłka nożna i jazda konna. Ale jest też trochę czasu wolnego na wspólne zabawy z rówieśnikami.